Witajcie, witajcie ludkowie, ja jestem Gryplim, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Showdown z wizami. W dzisiejszym odcinku jest z nami Nu, przywitaj się. Siema. No, z Nu grałem na Showdownie już jakiś czas temu. No, ale co prawda to było na live, a nie na nagraniach. Oczywiście strona, na której live jest tak jak zawsze w opisie, Hex. I taka jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chcecie ze mną tutaj zagrać, jedyne co musicie zrobić, to wejść na mojego Facebooka, polajkować mojego Facebooka i patrzeć po prostu co jakiś czas, pilnować, bo będę tam umieszczał posty, w których będę zawiadamiał was, że potrzebuję osoby do nagrania czegokolwiek. Czy to będzie Pokémon, czy Pokémon Showdown. Oczywiście możecie też zaprosić mnie na Skype, na którym możecie pisać do mnie wszystko, co tylko chcecie. Albo w momencie, kiedy będę dostępny, możecie zadzwonić, możliwe, że odbiorę. Jeżeli będę mógł gadać, to odbiorę, tak? W ten sposób. No i możemy tam pogadać, możemy pogadać razem. Wspólnie to już jak kto chce, jak kto woli. Dobra, a w dzisiejszym odcinku, tak jak zresztą zawsze, pogramy sobie do dwóch wygranych. O matka, ktoś mi pisze. Niedobrze. Pogramy sobie do dwóch wygranych. No i zobaczymy. Zobaczymy, kto wygra. Znowuż on. No. Szybkie piciku. I słuchajcie, jest jeszcze jedna ważna sprawa, dosyć ważna. W tym momencie jestem, może tak jak słyszycie, może nie, jestem nieco podchorowany. Więc jeżeli chodzi o serię typu Pokeblock, typu Poke... Znaczy, może z Pokeworldem to powiem za chwilę, bo to jest inna w ogóle sprawa. Pokeblock nie będzie się pojawiał, dopóki nie poczuję się nieco lepiej, dopóki nie poczuję się na siłach do nagrywania tego. Bo jednak umówmy się, żeby odcinek wyszedł dobrze, to trzeba się trochę postarać. Jeżeli chodzi o Pokeworlda, Pokeworld stoi na tej samej maszynie co Pokeblock, przez co no niestety co minutę jakoś mniej więcej wywala wszystkich graczy serwer. No i w ogóle serwer też wywalał, no więc no nie za bardzo umówmy się, jestem w tym momencie w stanie to nagrywać. No, co nie zmienia faktu, że kiedy tylko postawią Pokeworlda na innej jakiejś maszynie, którą podobno już zamówili, podobno już mają, no to wznowimy nagrywanie i Pokeworlda. Jak na ten moment, to by było tyle, jeżeli chodzi o to ogłoszenie parawialne i wróćmy do samej gry. No i co? Robi się dosyć nieciekawie, bo Nu ma Gardevoir. Czyli no... O, to był krytyk, to dobrze. To dobrze, jeżeli to był tylko krytyk. Boże, wysłowić się nie mogę, ale wybaczcie, no jestem trochę... O mój Boże! No to nie było miłe. Dobra, to w takim wypadku... Trzeba coś wymyślić. Ty masz... Chyba... Muszę się odpłacić. O! A tego to jeszcze nie widziałem. O nie, no. Ma mega ewolucję. No, ma mega ewolucję. I pierwszy raz ją w ogóle nie widzę. Wiem, bo nim grałem. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, Gardevoir zdechł. Też go nie lubię. Frostlass. No i tu mam pewien problem, powiem ci. I to dosyć spory, bo... No bo dosyć spory jest. Bo tym Audino bym ci zbyt dużo nie zrobił, bo konkretnie tak nawet nic. Więc trzeba... No, zmiana była wymuszona. Dobra, nawet nie mam po co wymieniać. No aż tak? I tak mam takiego Pokemona, że nie mam po co wymieniać. No okej, faktycznie. No także no niestety wygrana jest chyba... Niestety. Wygrana jest przesądzona na moją korzyść, także... Dobra, to była pierwsza walka wygrana dla mnie, za chwilę widzimy się w kolejnej rundzie. Witajcie w drugiej rundzie naszych starć na Showdownie. No, Celebi. Pierwszy raz, no nie, może nie pierwszy raz, ale no dawno go nie miałem. Poza tank. Mówię ci. Trzeba czas rozejrzeć się w ogóle, jakie tutaj mam paczki. Czy może... Dobra. Ty się, koleżko, przydasz. O Jezu, Ice Crush. Przecież dużo by podejrzewam nie zdjął. Nie zabrał, ale mimo wszystko... Dobrze, że nie trafiłeś. Jak ja ich nie lubię. Dobra. Ta trójka Regi plus Regi Gigas, no niestety mają dosyć... Ojej. Dosyć sporo ataków, które mogą ci wyrządzić...
Inaczej, mają dosyć sporo defa, no przez co trudno jest im cokolwiek zrobić. Dużo defów, dużo czy HP-ków, to akurat nie wiem. Ale dużo defów mają na pewno. Dobra, jedziemy. O mój Boże! Czego się spodziewałeś? No nie spodziewałem się. No to było mocno, nie powiem. Z tym, że coś jest... A, bo ty jeszcze musisz wymienić, no tak. Musisz teraz zmienić pokój. No, coś czuję, że mogę mieć w tej rundzie lekkie kłopoty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiedz, że... Nie, nie masz, niestety nie masz tego ataku, jaki bym od ciebie chciał. Czy którykolwiek z was, moje drogie Pokémony, czy któryś z was ma... Nie, niestety. Chociaż ten atak... Spróbujmy. Chwilą. Tak, jest dobrze. Coś zdziałam. O kurde. Ła. To był krytyk. To był krytyk. No, 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 niestety. Dobra, to zrobimy sobie coś takiego. Tak myślałem. No, no czułem to po prostu. Po prostu to czułem. Nawet gdybym ten nie zmieniał, to byś mi nic nie zrobił. Hach, zrobimy w ten sposób. Porygon 2. Ła. O. Ała. Tego się nie spodziewałem. Ile kto ma speeda? Okej. Okay. W takim wypadku użyjmy tego. Focusing, powiadasz? Tak mało? Tak mało. Nie wierzę w to. Mogę mieć lekkie problemy, nie powiem. Focusing mam, kurde. No, no może jednak się uda. Zobaczymy. No, widzę z tego po swoim teamie, że mam jednego poczka, który może mieć mega ewolucję. To bardzo fajnie. No, tak się bawisz. Dobra. Tak się bawimy, tak? No. O, Latios, mam na pewno mega ewolucję. No właśnie, ja nie mówiłem. Prawdopodobnie. Minusem w mega ewolucjach jest to, że tylko jeden Pokémon z tego teamu możemy ją mieć, ale cóż. Ała, no nie! Fokus. Co to było? Tak jak się załatwiłem z... Trzeba teraz czekać na Lufną. O, ja w nie ostatniego okay. Pokémona. To w tym momencie jest na naszą korzyść. Ale czy ja mu cokolwiek zrobię? O, to jest pytanie. Bo tutaj może być lekki... Dobra. Zróbmy w ten sposób. Reziskała. Ała. No tak. No, ale przynajmniej tyle, o tyle dobrze. Dobra, to już zginie. No, z Lift Towers. Nie, mam tu leży. Żebym miał Lift Towers? Nie mam Lift Towers, niestety. O nie, nie ten. Wydaje, że działasz w ten sposób. Okej. Okay. W tym momencie... No ja wiem co ja mam, jaką... Co ja mam, czy mi to da? Po co zmieniałem cios? No może muszę wymienić. O! Resta. Nie, jak ja się bawiłem z moim kolegą tym... No ale to w takim wypadku, zobaczmy jak to zadziała. Rest, no co jeszcze chciałem spać? Tak. Oh yeah. Oh yeah. Ała. O mój Boże, to nie dobrze. Było fajne. To już fajnie no nie było. No i dobrze. Ale nie powinieneś mnie tym razem zabić. Nie zobaczmy. No i prawidłowo. Nie! To tak ma być. Nie raz, nie raz. Nie, raz to nie użyję, bo już się nie obudzi. Poprzednim razem miał przynajmniej 6 tobera, a tym razem no to no tak trochę dupka. Blada. Szybszy nie będę i pewnie zdechnę, no właśnie. Oj, dobra, już nic nie widzicie, nic nie było. Zobaczmy, co my tu mamy. Spróbujmy.
A w ogóle sprawdzę, czy działa twoja komenda, którą mówiłeś w poprzednim odcinku. Komenda, którą mówiłem w poprzednim odcinku, czyli wykrzyknik weakness. Weaknesses i nazwa Pokemona. Po spacji oczywiście. Działa, jak najbardziej działa. Pamiętajcie, że we wszelkich walkach nie musicie tak jak klawisz chodzić na Bulbapedię, ale możecie skorzystać z tej komendy i wiedzieć, co na danego Pokemona jest super efektywne, co na niego jest słabo efektywne, a co na niego w ogóle nie działa. Dobra, nie chcę mi się bawić tą komendą. Okej, okay, może być tak. Dobrze. Ty mi tutaj za bardzo teraz... Ciężka sytuacja, powiem ci. Zobaczmy, jak to zadziała. Knock off. No. Hidden Power? No. Kawajaki? Ognisty. W tym momencie mogę ci to powiedzieć, bo dużo to nie zrobi... No, dużo tym nie zdziałam. Dla żadnego twojego Pokemona, więc no... Zobaczmy, co masz dalej. Jakie Pokemony lisz. Oho. Spróbujmy już. Tak naprawdę to ten Pokemon niedużo mi pomoże. Nie, Focusing mam. Mogę nawet... O tak, no i na to czekałem. Na to no czekałem. Nie. Dobra, ten już zeda. Na to ja czekałem po prostu cały czas. Dobra, to zrób coś takiego. Wild Wisp. Tak się tak bawimy. 8%, jeszcze chwila i zaraz będą święta. Czekajcie, tu sobie naleję pićka. Uwaga. I tak myślałem. Udało mi się go pokonać, ale niestety... No... Nie za dużo działałem. Zróbmy w takim razie w ten sposób. Tak, to będzie w miarę, myślę, dobre posunięcie. U-turn. W tym momencie masz o tyle dobrą sytuację, że Pokemon używając U-turna ci się nie zmieni, chociaż U-turn zbyt dużo mi nie zdziała. Na mnie nie zdziała. No cóż. No i teraz możemy zacząć zabawę. Ile ci to zabierze? Tyle. A ile ci to zabierze? Tyle, no niewiele więcej, ale zmniejszy ci Special Defa, to dobrze. To dobre. Tutaj jedziemy dalej. Shadow Ballem. No i padniesz na tego hita już. Już nie masz czasu. Nie. Dobra, no to by było na tyle. Ma za dobrze przybrane. No za dobrze. To jest skill, to się nazywa skill po prostu, wiesz. Ja wygrywam z każdym Marionkiem, z każdym Drapcim. Wiesz. Ze wszystkimi. To się porażka przez 2 lata. No spoko. Także wszystkie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Miejmy nadzieję do zobaczenia w następnym materiale. Dzisiaj był ze mną Mu. No, pożegnaj się. No, pa. No, na razie, cześć.